Najnowsze oferty pracy, porady instytucji szkoleniowych oraz informacje, jak zarejestrować firmę i prowadzić działalność gospodarczą. Po raz 14 odbyły się regionalne targi pracy, tym razem w Jędrzejowie. Ponad 560 ofert pracy tutaj z tego terenu, oferowanych przez przedsiębiorców, wystawców. 30 tutaj przedsiębiorców mamy zgromadzonych, ale w ogóle wystawców mamy prawie 60. Poszukujemy monterów, spawaczy, kontrolerów jakości, tokarzy. Także praca głównie dla mężczyzn z wykształceniem przynajmniej średnim technicznym. Pracy na pewno mamy na operatora CNC, mamy na sprzedawców, mamy na suwnicowych, na robotników gospodarczych. No produkcyjne stanowiska tak samo będą. Ja jestem nauczycielem języka rosyjskiego i coś poszukuję właśnie w szkole. W moim zawodzie bardzo ciężko. No i myślę, że więcej jest oczywiście dla mężczyzn niż dla kobiet. Jestem przekonany, że takie miejsce, taka platforma spotkania jest bardzo potrzebna, ponieważ dzięki temu zarówno przedsiębiorcy mogą poznać oczekiwania osób bezrobotnych, jak i bezrobotni mogą poznać oczekiwania pracodawców. Organizatorem targów był Wojewódzki oraz Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie.